Dzień dobry, kochani. Dzień dobry. Słuchajcie, tradycyjne pytanie, czy widać, słychać wszystkich? I czuć. I czuć. Witamy wszystkich widzów. Dzień porażki. Dziękuję Jarkowi Łojewskiemu za zaproszenie. No i super, mam informację z back office'u, że nas i widać, i słychać, także dzień dobry jeszcze raz. Przez tą godzinkę chciałbym z wami pogadać na temat porażek w marketingu. Przedstawiam przede wszystkim naszą piękną Karolinę Karolczak. Karolina jest, pracuje piękną i mądrą. O, bo ktoś kiedyś mówi, piękna i mądra. Piękną i mądrą Karolinę. Karolina jest związana przede wszystkim z branżą FMCG od wielu, wielu lat. Dzisiaj pracuje w Sodexo. Pracowała dla wielu fajnych korporacji, dla Sephory, Levisa, Footcare'a, Maspexu, natomiast jest również ciekawym twórcą takiego programu szkoleniowego Celomania, to jest jej nowy projekt. Naszym kolejnym gościem jest Marcin Kalkhoff. Marcin jest szefem, twórcą Brand Doktora, który zajmuje się kwestiami budowania, zarządzania marek. Jest również partnerem w kancelarii audytorskiej Brand Auditors i pracuje też z wieloma firmami, jeśli chodzi o branżę FMCG, internetową, media. Mówi o sobie, że jest jedynym strategiem w Polsce, który siedział służbowo na pudelku. Ja też się mogę pochwalić, byłem kiedyś na jedynce pudelka. Jak ktoś tam zerknie, to może mnie znajdzie. I Łukasz Murawski, który jest partnerem w firmie 102 Group, jest ekspertem Wyższej Szkoły Bankowej i autorem różnych cyklów wywiadów, to jest hashtag Porozmawiajmy o Marce. Jest również doświadczonym ekspertem, jeśli chodzi o budowanie marek, brandingu, z psychologiem społecznym, który jest związany z brandingiem, no i jak wieść gminna niesie, po ludzku tłumaczy zagadnienia związane z tworzeniem wizerunku. Czy jesteście z takiej formy prezentacji, moi drodzy, zadowoleni, czy chcielibyście coś dodać? Jacku, teraz my powinniśmy przedstawić ciebie. Ojejku, nie. Jacek już powiedział o sobie, był na pudelku, to naprawdę wystarczy. Ja powiedziałem o sobie, Jacek, to byłem na pudelku na pierwszej stronie, zaliczyłem to, mówiąc krótko. Słuchajcie, ale żeby nie wchodzić mocno w zabieranie jak gdyby czasu, to mam do was pierwsze podstawowe pytanie. Czym waszym zdaniem, czy w ogóle porażka w marketingu, czym się różni od innych porażek związanych, nie wiem, z biznesem, z katastrofami lotniczymi, z porażkami życiowymi, czy to się czymś różni, czy nie? A jak się różni ta porażka w marketingu czymś, to czym waszym zdaniem? Karolino, to ladies first, zacznijmy od Karoliny. Powiem tak, ja w ogóle nie lubię używać słowa porażka. Wielokrotnie używam tego słowa jako słowo lekcja. W przypadku porażek, kiedy się wydarza jakieś zdarzenie, które możemy nazwać porażką, bez względu na to, czy to jest marketing, czy to jest życie prywatne, czy to jest cokolwiek innego, co się dzieje, mamy możliwość zakwalifikowania danego zdarzenia do podzbioru. Może być to fakt albo problem. Jeżeli jest to fakt, to z faktami się nie dyskutuje, odbieramy to jako lekcję i wyciągamy wnioski. Wielokrotnie w przypadku porażek / zdarzeń jest tak, że w organizacjach czy w życiu prywatnym też próbujemy naprawiać fakty, czyli próbujemy te fakty mówić, że zupełnie jest inaczej i jakby kiedy porażka jest w grupie faktów, to po prostu traktujemy jako lekcja. A kiedy porażka wskakuje nam do podzbioru problem, czyli problem do rozwiązania, czyli wtedy odbieramy to jako proces, który staramy się rozwiązać, tak? I tak jak w życiu czy prywatnym, czy zawodowym, jeżeli cię boli ząb, czy w życiu prywatnym, czy zawodowym, bo ta sytuacja w każdym ma miejsce, to po prostu idziesz do dentysty. I tak w przypadku wielokrotnie porażek marketingowych jest tak, że jeżeli się coś przydarza, to szukajmy najlepszych specjalistów na rynku,
albo tych, którzy podobne historie przechodzili lub mają ku temu kompetencje, żeby nam powiedzieć, jak sobie z tym poradzić, niż próbujmy to zrobić w tak zwanym własnym ciepełku, możliwie jak najciszej, tak? Więc tak to widzę. Ale czekaj, no to tak konkretnie, no, jeżeli mamy dwóch menedżerów marketingu, którzy aspirują do stanowiska szefa marketingu, jeden z nich tym szefem marketingu zostaje, drugi oczywiście nie. Dla jednego jest to porażka, dla innego jest to sukces. Jak do tego podejść? Znaczy po pierwsze to jest fakt. Fakt to jest fakt, dlatego, tak. Który awansował, dlatego, który nie awansował, jest problem. Więc... No i teraz pytanie brzmi, jak ten menedżer marketingu, który nie awansował, ma sobie poradzić, czy on to może postrzegać jako porażkę, czy nie? Jak on sobie z tym ma poradzić? Znaczy pytanie, znaczy to jest już kwestia, już po pierwsze musi zobaczyć, jakie były fakty, które spowodowały to, że jego kolega awansował. Wiadomo, został szwagrem prezesa. No więc to jest fakt i tego się nie przeskoczy, tak? Wtedy powinien zobaczyć na możliwości rozwoju w organizacji, pomyśleć, gdzie chce być i też zapytać się, dlaczego chciał zostać tym szefem marketingu. To jest tylko kwestia perspektywy. No ten, który został szwagrem prezesa i został dyrektorem marketingu, to jest bezpiecznie fakt i to nie jest dla niego problem. Gorzej będzie, jak... Ale może być również tak, że dla tego, który awansował i który został nie został awansowany, to dla jednego i dla drugiego jest problem. I to może być dość ciekawa sytuacja. Więc po pierwsze, do jakiej puli wskakuje nam ta sytuacja? A z drugiej strony, wiele razy w życiu miałam przypadki, gdzie nie byłam awansowana lub ktoś inny był awansowany lub moja droga życiowa ulegała zmianie. I momenty właśnie najcięższych tego typu decyzji lub wydarzeń były początkiem zupełnie innej drogi, którą uważam za sukces. Tak, ja zawsze mówię, chłopaki, otrzepujemy spodenki, dziewczyny, poprawiamy korony i naprzód. Tak. Dokładnie. Łukaszu, a jak ty postrzegasz porażki w marketingu versus w ogóle inne porażki? Czy one się różnią czymś od siebie? No, pewnie się różnią, no bo te porażki marketingowe dla mnie w dużej mierze są bardziej publiczne i to przy tych porażkach marketingowych to częściej ludzie z zewnątrz nam mówią, że rzeczywiście zaliczyliśmy jakąś wtopę, bo często my sobie z tego sprawy nie zdajemy. No jeszcze o tyle w życiu prywatnym bardzo często jesteśmy trochę bardziej świadomi tego my sami, że coś źle robimy, a w marketingu te wszystkie porażki, które możemy znaleźć, takie światowe, globalne, wielkie wpadki, no to najczęściej dopiero dowiadują się ci ludzie od marketingu, od ludzi, którzy mieli styczność z komunikacją, że zaliczyli jakąś wtopę, bo nie wzięli pod uwagę szerszego kontekstu, chociażby sytuacyjnego. Więc no, te marketingowe są dla mnie dużo bardziej publiczne. Czyli co, jakaś firma zapowiadała wejście wielkiej nowej marki na rynek i aż tu nagle okazuje się, że nikt nie chce tego kupować, tak? No to może tych przyczyn czy tych porażek może być bardzo, bardzo dużo. A to o czym mówię, to są takie przypadki różnych historii komunikacyjnych, gdzie ktoś, kto komunikację przygotowywał, nie wziął pod uwagę szerszej perspektywy czasowej lub też kontekstu, w którym się znajduje w tej chwili. I było parę takich śmiesznych historii, jakby, jeśli chodzi o wpadki. Ja nie szczególnie lubię wymieniać firmy konkretne, które te wpadki zaliczyły, a jak wymieniam, to staram się, żeby to były firmy globalne albo nie z naszego rynku. No ale to chociażby przykłady takich firm jak Burger King podczas Mistrzostw Świata w Rosji dwa lata temu. I ta kampania cudowna, która namawiała kobiety do tego, aby zaszły w ciążę z najlepszymi graczami biorącymi udział w mistrzostwach świata, oferując dożywotnie... To taki Lebensborn program. Trochę tak, oferując za to dożywotnią dostawę Whopperów oraz 3 miliony rubli, czyli około 47 tysięcy dolarów. No, to się odbiło takim dosyć szerokim echem w mediach, nie tylko rosyjskich, ale również światowych. No i takich przykładów, że ktoś nie przewidział, nie pomyślał, jest mnóstwo. No, chociażby...